Witam, Tai Drop, w pierwszym odcinku zagramy w GTA 4. Ostatnio Rockstar zapowiedział o wydanie piątej części GTA, Grand Theft Auto, więc sobie przypomniałem o tej starej, dobrej serii i właśnie gram sobie w GTA 4. Tutaj właśnie już widzimy główną postać GTA 4, Nico Bellica. On sobie tu przyjeżdża tym statkiem do Liberty City. Liberty City, no. Jeszcze przy okazji tu twórcy wrąbali swoje świetne imiona i nazwiska, żebyśmy czasem o nich nie zapomnieli, ale wątpię, że ktoś to czyta. O, fajnie. To łatwo zaczniemy, jak on jest bogaty. O, tu już mamy jakiś początek z GTA. Pyszny gulasz będzie. Trochę drogi pewnie. O, jakaś fajna fura. Może to nasza. Ale Nico nie wygląda na jakiegoś milionera. Bardziej na takiego żula. Nie no, wybaczcie, ja to nie chcę obrażać naszej głównej postaci, którą gramy, ale wiecie, no. Ja to zaczynałem od Karla Johnsona, CJ'a i w ogóle, a on tu wygląda, no, patrzcie, jaki on ma super dresik, nie? No dobra. O, chyba już to po nas jedzie. Nasz superowy kuzyn Romek. I teraz to niby jego sportowe auto. Dość, że tu przyjechał, tak wiecie, bez rozbicia tego auta. No i tak samo jak w Sandrasie robimy tu za drivera wszystkich i wszystkiego. Nie możemy sobie wziąć tego. Gdzie to auto, co było za nami? A dobra. Jedziemy. Jak ciśnie to auto. Romkowa taksóweczka. Ta żółta taksóweczka to się może umyć. O. Chyba tak jeździć po chodnikach, nie? Nie
Kurde, w radiu leci jakaś niemiecka piosenka. No, Einzweidrei to jest niemiecki, no. Właśnie nie byłem pewny. No. Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. Come in, come in. Make yourself at home. What's mine is yours. Widok z pierwszej osoby. Little bastard. If he paid some rent, I wouldn't care. Cousin, it's so good to see you. Shit. Well, I need to change anyway. So, you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a victim? What are you talking about? In your letters to my mom. To nie, no jeszcze jak matce takie listy pisał. Wybujałą wyobraźnię ma nasz Romek. The American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach. No, kobiety ma tam na plakatach i to pełno. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the base cockroaches. Już to mu ten Karolek tak na bucie został. Ja no nie za szczegółowość. I am an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here. All I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Why you leave home after all this time? First I hear you running with the wrong kind. Then I hear you joined the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. No. What do you mean, no? No, I never tell you anything. Another time. Ooh, mystery man. Strange and exotic sailor! What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you! No, no, it's nothing like that. Kurde, tylko tak będę jeszcze gadać. It was before that. Two things. You remember, during the war, we did some bad things. And bad things happened to us. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young and very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Roman! Are you sleeping, you bastard? Come on! What's the time? Shit, I've got to get the cab back. It's on the shift. Oh, Jesus! Tastes Rom. Like a rat shot in it! Nico! Jeez. I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Out the door, turn left, and the first left at the... Czyli on teraz se ten opił się i jedzie na nocną zmianę. Jako taksówkarz. Give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn. Damn. Yes, Vlad. Sorry. Forgive me, okay? No, no, please don't cut my cock off. Okay, but... Yes, okay. Mhm. Dobra, spadamy stąd. No, no, dokładnie tak. No to jest już raczej tak znane, bo w każdej części GTA było, że zapisujemy sobie w domu. Tylko w dwójce i jedynce było inaczej, ale to wiecie. W dwójce spaliśmy w kościele, a w jedynce to... No to w ogóle nie spaliśmy. No, już mamy naszą pierwszą misję u naszego superowego kuzyna Romana. Pewnie będziemy teraz pracować na taksówce. Tak, zapisz. Tam już widzieliście, że mam trochę misję do przodu, bo to testowałem sobie.
Ale to już gram od początku, więc z tym się nie ma co przejmować. No właśnie, tutaj nie ma parkingów, tylko właśnie mamy takie... Znaczy nie ma garaży właśnie, nie ma garaży, tylko właśnie mamy taki sobie tu parking. No, to raczej też jest stare, że... Ozdrawiamy sobie życie jedząc. No w sumie to w każdej grze tak jest. No, to już się domyśliłem z tym shiftem, żeby biegać. Tak, myślę, że mógłbym auto ukraść. O, tu jest takie ładne, no proszę. Policyjne. Dobra, dobra, już sobie pobiegnę, bo to chyba już jest niedaleko. O, następne policyjne tam było. Jeszcze bym nie przejechał. Nie no, ja też jestem przykładny obywatel, wiecie. Biegam sobie po chodniku. Nie kradnę aut. Nie no, wszystko. Full profeska. O, taksi. A dobra, już widzę ten znacznik tam. O, zmęczył się. Nie oddycha tak jak CJ. No to biegamy dalej. Kurde, ale pobiegnąć też już nie chcę tak biegnąć jak przedtem. Żeby mnie potrącił. No dobra, już biegnie. No to... No to jest ta misja szybki numer. Come on, big guy, either do some work or get out of here. We don't need jokers. Screw you! Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little Mallorys, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah, we got one too. You're a bag. Tego Romana to wszyscy gnoją. Very difficult, I think. Hello, Roman. Hello, Miss. Mallory, this is my cousin I tell you about, Nico. Nico, hi. This is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. Hey. I hope you're less full of shit than your cousin over here. Thank you. This is the woman that I'm going to marry. Whatever you say. I thought you were going to marry me, baby. Hey, Vlad. Great. You're fucking crazy, man! You should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to lose. I know. I'm a fat prick. What could I do? Pay you debts? I will do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your phone out of batteries. You treat me like a bitch. Never! I treat you like an idiot, not a bitch, huh? I guess it's true. The beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor. I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here, if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet! Ouch. Ah. Oh, good. Great. Yeah. Fantastic. Taki ciekawy akcent ma ta Mallory. Yes, he's all charm. Come on, Nico, let's go. Darling, I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. O, teraz mamy przynajmniej taksóweczkę Romana. Doing some home improvements, Roman. Nie no, jestem ciekawy, kiedy ktoś zacznie szanować tego Romana, bo póki co to jeszcze z żadną się osobą nie spotkałem, która by go tak jakoś, nie wiem, szanowała. Ta jego Mallory mówi, że jest jełopem. My się cały czas z niego śmiejemy, że nas to okłamywał, ten Vlad to już w ogóle. Nie taki seromuś. No, a teraz też go jedziemy z jakimś woźnym. Dobra, parkujemy. No. Those are the guys I owe money to. Do not hurt them. I know what you're like, Nico Bellic. You and your debts, Roman. Fajna mamy rejestrację, Liberty City. Dobra, obadamy. No, taki telefon, no. Czarno-biały.
Dobra. Tu nic ciekawego nie ma, dobra. Nie no, auto Romana to naprawdę wóz sportowy. Napęd na tył i drift, nie? No dobra, może sobie dam siana, bo... Bo w GTA 4 to właśnie opony mogą przez takie coś pęknąć. Znaczy się spalić, nie? O, Romek dzwoni, co tam? It's so quiet out here, Roman. You winning? Kurde, chcę wparkować na krawężnik i się nie da. No, ale widzę, że to jakoś niezbyt ruchliwa droga, więc... Kurde, brudne to auto. Właśnie w GTA 4 chyba można myć auta, nie? Czyli, że one się brudzą, to jest strasznie brudne. O. Nawet nie trąbnęła. Kurde, chyba jakieś takie czerwone coś tutaj z przodu. Oto dzwonimy do Romka. Książka Romek, dzwonimy szybko. No to znaczy, że jest taksówka, bo tam ta żółta taksówka też takie miała. Dobra, chodź Romek. Mam nadzieję, że tam coś odpali z tej swojej wygranej za to, że mu tak pomogliśmy. Dobra, spadamy. Oj, to chyba nie w tą stronę. A dobra, tędy też dojadę. O kurde, ale mnie wzięło. No, już ich chyba zgubiliśmy. Kurde, stoją. Kurde, jeszcze przez tych debili przejechałem se. Tylko się skupiłem, jak między nimi przejechać. Vlad. Dobra. Hop. We're here. Oh, you like your phone? Maybe one day you get a premium quality one like mine. Then you will have really made it. I can only wish. See you later. No, my mamy czarny telefon, on ma czarno-biały. To poważna sprawa. Dobra, to się gra nam zapisała. O kurde, ale tłok. Dobra, idziemy sobie odstawić naszą nową furę, którą zakosiłem Romkowi. No i tam w domu zapiszę już. Ten i kończymy chyba ten odcinek. Chociaż nie wiem. Ale i tak zapiszę. O, super. Super parking. Dziwne, że tylko my takowy posiadamy. Dobra, wbijemy do naszej chaty. Gdzie mi się to pcha, aż koleś? Dobra, to chyba tutaj. No, tutaj. Dobra, to zapisujemy.